Moi drodzy, oglądamy sobie odcinek 67 part 4, ale od tyłu z sekretną wiadomością od TVmana. Dzisiaj ją dekodujemy, rozszyfrujemy i zobaczymy, co on powiedział Nathanowi Głośnikowi. Lecimy, moi drodzy. Odcinek jest naprawdę mega epicki, więc obejrzyjmy sobie go od tyłu. Naprawdę wiele się tu podziało. Mamy ninja kameramena, mamy specjalnego agenta Głośnika. Więc ninja kamera żyje, jest pokiereszowany, ale żyje, więc moja teoria się sprawdziła. Co ciekawe, widzicie, ten ma pałkę ten baseballową jak Negan w ogóle, to jest ciekawe, z The Walking Dead. Zapalmy świeczkę dla, oczywiście, poświęcenie głośnika wielkiego Large'a, który się naprawdę... Mamy, patrzcie, naukowiec też przeżył. Naprawdę, tutaj wiele rzeczy jest takich, których byśmy się totalnie nie spodziewali. Mamy sekretnego agenta, który też wypowiedział swój tekst. I słuchajcie, to jest głos Booma, Dafuk Booma. Luke. On powiedział, żeby popatrzeć na lewo, nie? Tu mamy Tytan kamera również żyje, Tytan głośnik również żyje. Są pokiereszowani, ale jest okej. No i mamy bardzo dużo kopii w ogóle Tytana tego G-Mana. To jest w ogóle ciekawe. Patrzcie, ile G-Manów tu jest. To jest niesamowite, co tu się dzieje, a tego prawdziwego G-Mana nie ma, bo on gdzieś tam poleciał, wiecie, w tę stronę. Okej, to już wiemy, co powiedział. No stabbing. To znaczy, wiecie, żeby... Bo jak pamiętacie odcinek, gdzie Tytan TVman walczył też z Tytanem Głośnikiem przeciwko niemu, to on mu wbił nóż w monitor. Czyli on mu mówi, że tym razem zero takiego stabbingu, czyli wiecie, nożem ciachania, nie? Także nieźle. Dźgania nożem. Zero dźgania nożem. Tytan kamera dostał ten, Lensa, czyli prawdopodobnie znowu się szykuje coś w przyszłym odcinku, że będzie dużo używanych tych monitorów, więc jakby Tytan TVman dał Tytanowi kamerę ten obiektyw, więc spoko. That's all. On chyba powiedział teraz to wszystko, that's all. Więc jak widzicie, został też pokonany, ale tak naprawdę prawdziwy gość tu żyje. Także tu jest prawdziwy naukowiec. Także słuchajcie, mega odcinek kozacki, rozszyfrowaliśmy to. Dokładną analizę sobie również przeprowadzimy, obejrzymy analizy innych osób. Do zobaczenia.